Materiał zrealizowany dla portalu histma.org. Histma.org łączy nas historia. Marian Caldwell Cooper, pilot Wojska Polskiego, który zestrzelił King Konga. Podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych u boku Kazimierza Pułaskiego walczył jego przyjaciel, pułkownik John Cooper. Po latach opowieść o ich przyjaźni sprowadziła do Polski dzielnego pilota, który dokonał w swoim życiu niezwykłych rzeczy. Polskie siły powietrzne w swojej historii mogą pochwalić się wieloma wspaniałymi lotnikami o zadziwiających życiorysach. Do grona najbardziej zasłużonych dla Polski pilotów należy też grupa Amerykanów, którzy ochotniczo zgłosili się do służby podczas wojny polsko-bolszewickiej. Walcząc w ramach 7. Eskadry Myśliwskiej imienia Tadeusza Kościuszki, pomogli sprawie polskiej tak bardzo, że w międzywojniu stawiano im pomniki, a nawet nakręcono na ich cześć film Gwiaździsta Eskadra, który był najdroższą polską produkcją filmową swoich czasów. Amerykanie jednak prawdopodobnie nie trafiliby do Polski, gdyby nie inicjatywa pilota Mariana Caldwella Coopera, który w pamięci przechowywał pewną szczególną rodzinną opowieść. Marian Caldwell Cooper urodził się w Jacksonville w USA 24 października 1893 roku w rodzinie o długiej wojskowej tradycji. Jako dziecko z zainteresowaniem chłonął książki o rycerzach i podróżnikach oraz rodzinne historie o przodkach walczących za kraj. Jedna z nich, szczególnie pielęgnowana przez rodzinę, mocno poruszyła małego Mariana Caldwella Coopera. Jego przodek, pułkownik John Cooper, walczył w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, służąc jako starszy oficer kawalerii pod Kazimierzem Pułaskim. Polski dowódca, który kochał wolność i zdecydował się walczyć za amerykańską sprawę, budził podziw jako sprawny organizator i ekspert w kwestii wojny szarpanej. Szybko John Cooper zaprzyjaźnił się z Pułaskim, a ten, będąc niezwykle sprawnym szermierzem, uczył nawet Coopera sztuki władania ostrzem. Jednak podczas oblężenia miasta Savannah Pułaski został ciężko ranny. John Cooper sam wyniósł przyjaciela spod ognia przeciwników i przetransportował na okręt Wasp. Pułaski miał umrzeć na rękach Johna Coopera w wyniku odniesionych ran. Pułkownik ponoć był też świadkiem pochówku Pułaskiego, którego ciało ze względu na upały i chwilową niemożność przybicia do brzegu oddano morzu. Współczesne badania archeologiczne przekonująco wskazują na pochówek na plantacji w Savannah. Ta i podobne opowieści ukształtowały charakter Mariana Caldwella Coopera, który postanowił dwie rzeczy: zostać podróżnikiem i odkrywcą oraz, jeśli będzie to możliwe, spłacić dług wdzięczności wobec bohaterskiego Polaka, walcząc za jego kraj. Cooper dostał się do US Naval Academy, ale został wyrzucony na ostatnim roku za awanturnictwo. W międzyczasie pracował też jako reporter dla kilku tytułów prasowych. W 1916 roku wstąpił do Gwardii Narodowej stanu Georgia, by wziąć udział w walkach przeciw Francisco Pancho Villi w Meksyku. Za służbę otrzymał nawet awans do stopnia porucznika, jednak odmówił przyjęcia go. Chciał walczyć w pierwszym szeregu, a jednocześnie fascynowało go rodzące się właśnie lotnictwo wojskowe. Obsesja na tym punkcie miała być też jednym z powodów wyrzucenia Coopera z US Naval Academy. Z tego względu wstąpił do szkoły pilotów wojskowych w Atlancie, którą ukończył z najlepszym wynikiem, a następnie w październiku 1917 roku wyruszył do Francji, gdzie szkolił się dalej w Issoudun. Tam też doznał poważnego wypadku. Po silnym uderzeniu w głowę i utracie przytomności w trakcie lotu, jego kariera lotnicza stanęła pod znakiem zapytania. Ze względu na doznany wstrząs, Cooper musiał praktycznie uczyć się latania od nowa. Udało mu się wrócić do pełni zdrowia i formy, a następnie trafił na front jako pilot bombowca Airco DH-4, nazywanego czasem szyderczo ognistą trumną, ze względu na rzekomą tendencję do samozapłonu. Wkrótce Marian Caldwell Cooper stanął oko w oko ze śmiercią. 26 września 1918 roku, w trakcie lotu powrotnego z misji, grupa 7 DH-4, wśród których znajdowała się maszyna Coopera, została zaatakowana przez niemieckie myśliwce na Dun-sur-Meuse. Bombowiec Coopera został trafiony i stanął w płomieniach. Pilot znalazł się w tragicznym położeniu. Nie miał spadochronu, a kokpit, w którym siedział, płonął.
Cooper, tocząc dramatyczną walkę z siłą odśrodkową i płomieniami, uratował się, wykonując w powietrzu korkociąg, aby stłumić ogień. Samolot spadł na terytorium wroga, a pilot z poważnymi oparzeniami dostał się do niewoli. Koledzy uznali go jednak za zmarłego. Jego akt zgonu podpisał sam generał Pershing. Po latach ten dokument stał się dla Coopera swego rodzaju trofeum i powodem do dumy. Kiedy w listopadzie 1918 roku wojna się skończyła, Marian Caldwell Cooper wrócił do Francji. Nie zamierzał rezygnować z wojska. Czuł, że jego misja jeszcze się nie skończyła. W liście do ojca pisał: z pewnością chciałbym zobaczyć Jacksonville. To miejsce wszystkich moich snów i myślę o nim tak, jak dobry katolik myśli o niebie. Ale wiesz, że muszę najpierw wypełnić moją przysięgę, więc będę musiał pozostać na wyboistej ścieżce. Wiesz, że muszę zrobić to, co jest słuszne i postępować tak, jak powiedziałem, że postąpię. Wrócę do domu w taki sposób, że będziesz ze mnie dumny, lub nie wrócę wcale. Cooper dostrzegał niebezpieczeństwo bolszewizmu. Napisał do francuskiego szefa sztabu z prośbą o wysłanie go do Rosji. Oferował również ewentualne wystąpienie z armii i dołączenie do frakcji Białych Rosjan na własną rękę, aby walczyć z bolszewikami. Nie otrzymał jednak odpowiedzi, wobec czego dołączył do amerykańskiej misji humanitarnej, dostarczającej żywność głodującej ludności Polski. Trafił do Lwowa, gdzie nie tylko niósł pomoc potrzebującym, ale również bez broni. Nie mógł jej nosić jako członek misji humanitarnej. Ryzykując życiem, odwiedzał okopy na pierwszej linii walk, czym zyskał sobie szacunek polskich żołnierzy. Amerykaninowi to nie wystarczało. Jak pisał w innym liście do ojca: smuci mnie, że robię tak mało dla sprawy wolności Polaków, kiedy Pułaski zrobił tak dużo dla nas i zawsze pamiętam historię, którą mi opowiadałeś, o tym jak zmarł w ramionach mojego przodka. Jeśli mogę spłacić Polsce ten dług, w każdej chwili jestem na to gotów. Szczęście dopisało jednak dzielnemu lotnikowi. W trakcie swojej misji poznał generała Tadeusza Rozwadowskiego, który był wielkim entuzjastą wykorzystania lotnictwa na wschodzie i rozumiał praktyczny oraz propagandowy sens włączenia amerykańskich ochotników do walki z bolszewikami w Polsce. Sam Józef Piłsudski nie był jednak zachwycony pomysłem ściągnięcia do Polski Amerykanów, twierdząc, że Polska nie potrzebuje najemników. Wobec oporów marszałka Rozwadowski postanowił jednak na własną odpowiedzialność zorganizować choć małą formację lotników i postawić polskie dowództwo przed faktem dokonanym. Marian Caldwell Cooper dodatkowo przekonywał Piłsudskiego listem, w którym przedstawiał osobiste powody, by walczyć za Polskę. Ostatecznie w Paryżu 26 sierpnia 1919 roku udało się zakontraktować pierwszych 8 amerykańskich pilotów ochotników, z których najstarszy stopniem był major Cedric Fauntleroy. W październiku Amerykanie byli już w Polsce, gdzie po spotkaniu z Piłsudskim przydzielono ich do 7 Eskadry Myśliwskiej imienia Tadeusza Kościuszki, początkowo 7 Eskadry Lotniczej. W listopadzie nad walczącymi w polskich mundurach amerykańskimi lotnikami dowództwo objął major Fauntleroy, a jego zastępcą został Cooper. Do eskadry należało też 5 Polaków. Polska była też cała obsługa naziemna samolotów. Początkowo Amerykanie pełnili głównie rolę instruktorów, jednak w kwietniu 1920 roku na prośbę Fauntleroya eskadrę skierowano do działań bojowych i wywiadowczych. W tej roli sprawdziła się świetnie. To właśnie lotnicy 7 Eskadry uprzedzili polskie wojska o nadciągającym zagrożeniu ze strony Armii Konnej Budionnego, dając im czas na przygotowania, co prawdopodobnie uratowało duży odcinek frontu od całkowitego rozbicia. Piloci, latający maszynami wrażliwymi na ostrzał nawet ze zwykłej broni ręcznej, stosowali ryzykowną taktykę nękania kolumn wroga ostrzałem i przelotami na bardzo niskim pułapie, czym skutecznie wzbudzali panikę i dezorganizowali przemarsze bolszewików. Wśród pamiętnych dokonań samych Amerykanów można wymienić zatopienie 5 bolszewickich statków na Dniestrze przez kapitana Crawforda, czy brawurowy manewr majora Fauntleroya, który zatrzymał polski pociąg z żołnierzami, zmierzający wprost w zasadzkę nieprzyjaciela. Polscy żołnierze dostrzegali i doceniali wysiłki pilotów. Świadczą o tym choćby znamienne słowa zapisane w jednym z raportów.
bez pomocy amerykańskich lotników, dawno by nas diabli wzięli. Sam Marion Caldwell Cooper został jednak 13 lipca 1920 roku zestrzelony i drugi raz w karierze dostał się do niewoli. Przygoda ta prawie kosztowała pilota życie, ponieważ Siemion Budionny, dowódca armii konnej, której 7. Eskadra szczególnie dawała się we znaki, wyznaczył 500 000 rubli nagrody za jego głowę. Coopera uratował sweter po niejakim kapralu Franku Moserze, który otrzymał we Lwowie. Rezolutny lotnik zaczął więc tłumaczyć bolszewikom, że jest niemieckim robotnikiem, zmuszonym przez Polaków do walki. Naszywka z nazwiskiem i stopniem poprzedniego właściciela oraz ślady po oparzeniach na rękach z poprzedniego wypadku, które wzięto za dowód ciężkiej pracy fizycznej, uwiarygodniły jego historię. Być może choć częściowo uniknąłby dalszej tułaczki, gdyby zgodził się przyjąć stanowisko instruktora bolszewickich pilotów, oferowane mu przez przesłuchującego go Izaaka Babela. Cooper jednak odmówił, co kosztowało go wielomiesięczny pobyt w sowieckiej niewoli. Gdy na jaw wyszła jego prawdziwa tożsamość, jako Amerykanin pilot nie mógł liczyć na ratunek poprzez program wymiany jeńców między stronami konfliktu. Postanowił więc uciec spod moskiewskiego łagru aleksandrowskiego wraz z 2 poznanymi w niewoli polskimi żołnierzami. Po liczącej setki kilometrów niebezpiecznej podróży w kwietniu 1921 roku dotarł na tereny Łotwy. Za swoje męstwo został przez Józefa Piłsudskiego odznaczony Orderem Virtuti Militari. W trakcie pobytu w niewoli Cooperowi udało się też napisać autobiografię zatytułowaną Things Men Die For, którą opublikował później w 1927 roku w Nowym Jorku. Jednak pożałował chyba ujawnienia w niej kilku faktów na temat swojego romansu z czasów służby w Polsce. Doprowadził do wykupienia z rynku i zniszczenia niemal całości 5000 nakładu książki, choć sam zatrzymał sobie jeden egzemplarz. Pod koniec życia, na jednej z kart nowej autobiografii, której nie udało mu się już dokończyć, zapisał: tego dnia przeleciałem nad Kijowem tak nisko, że prawie straciłem skrzydła, aby móc pomachać do mojej pięknej, rozkosznej blondynki i pozwolić jej posłać mi całusa. I jeśli nie jest to rzecz, dla której warto ryzykować życie, to nie wiem, co nią jest. Jeszcze w 1921 roku Marion Caldwell Cooper powrócił do USA, gdzie znów pracował jako dziennikarz. Szybko nawiązał współpracę z filmowcem Ernestem Szoedsakiem, którego poznał w Polsce podczas misji humanitarnej. Po spłaceniu długu wdzięczności wobec Polski, Cooper energicznie zabrał się do realizacji drugiego życiowego postanowienia. Został podróżnikiem. Na pokładzie Wisdom II razem z Szoedsakiem dopłynęli do Etiopii, a w drodze powrotnej przeżyli atak piratów i zatopienie własnego statku. Szczęśliwie zakończona przygoda, którą Cooper opisał w serii reportaży dla magazynu Asia, nie wyczerpała jego głodu podróży. Wkrótce dołączył do American Geographical Society i razem z Szoedsakiem wyruszył na kolejne wyprawy do egzotycznych krajów, które dokumentowali kamerą dla ciekawych świata mieszkańców USA. W ten sposób powstały filmy Grass, Chunk i The Four Feathers. Jakby tego było mało, jego pasja do podróży i lotnictwa znalazła też ujście w pomyśle na nowy biznes. Cooper był współzałożycielem linii lotniczych Pan American Airways i choć dość szybko lotnik zrezygnował z tej działalności na rzecz kariery filmowej, to linie te jako pierwsze oferowały regularne loty kursowe przez Atlantyk, funkcjonując z powodzeniem do początku lat 90. XX wieku. W czasie wypraw Coop, jak nazywali go przyjaciele, poznał plemienne legendy o żyjących w dżunglach gigantycznych gorylach, których nikt nigdy nie schwytał ani nie zabił. Musiało to mocno podziałać na wyobraźnię czytającego od najmłodszych lat podróżnicze książki mężczyzny, gdyż pewnego razu przyśniło mu się, że wielki goryl terroryzuje Nowy Jork. Ten wyśniony obraz stał się dla niego inspiracją do stworzenia King Konga. Powstanie konceptu i prace nad nim przypadły na lata tzw. Wielkiego Kryzysu, wobec czego znalezienie drogi do realizacji filmu było niezwykle trudnym zadaniem. Tym bardziej, że King Kong był produkcją bardzo kosztowną. Mimo wielu trudności, prace ruszyły na początku lat 30. i udało się szczęśliwie doprowadzić je do końca w 1933 roku.
Znając historię i zainteresowania Mariana Caldwella Coopera, ciężko nie zauważyć, że jego osobiste doświadczenia znajdują silne odzwierciedlenie w fabule wyreżyserowanego przez niego filmu. Pilot filmowiec nie mógł odmówić sobie też jeszcze jednej przyjemności. Ponoć podczas realizacji filmu ciągle powtarzał pracującemu z nim Shoetsakowi: sami powinniśmy wykończyć sukinsyna. Tak też się stało. To właśnie Marian Caldwell Cooper, lotnik 7. Eskadry Myśliwskiej imienia Tadeusza Kościuszki, odznaczony orderem Virtuti Militari, pilotował samolot, który ostatecznie zgładził filmowego potwora. King Kong to niewątpliwie jedno z najważniejszych życiowych osiągnięć Mariana Caldwella Coopera, które zapewniło mu najwyższe uznanie w środowisku filmowym. Za zasługi dla kinematografii, oprócz pracy reżysera, był też między innymi pionierem technologii kolorowych filmów Technicolor. Doczekał się nawet własnej gwiazdy w Alei Gwiazd w Hollywood, a do inspiracji jego osobą przyznaje się wielu współczesnych reżyserów, między innymi Peter Jackson, który wyreżyserował remake King Konga. Nie był to jednak koniec związków Coopera z wojskiem. Podczas II wojny światowej ponownie zaciągnął się do służby w US Army Air Forces w randze pułkownika. Służył w Indiach oraz w Chinach jako szef sztabu generała Claire Lee Chenaulta. Był naocznym świadkiem podpisania aktu kapitulacji Japonii, co było nagrodą za jego zasługi, a II wojnę światową zakończył w randze generała brygady. Marian Caldwell Cooper nie zapomniał też o Polsce. Między innymi został członkiem Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, zaangażował się mocno w działalność charytatywną na rzecz Polaków w czasie II wojny światowej oraz spotkał się z pilotami osławionego dywizjonu 303 w Wielkiej Brytanii. Marian Caldwell Cooper zmarł na raka 21 kwietnia 1973 roku w San Diego jako uznany żołnierz, podróżnik i reżyser, spełniwszy chyba wszystko, co obiecał sobie zrealizować. A nawet jeszcze więcej. Dla portalu Histma.org czytał Mateusz Balcerkiewicz. Histma.org jest medium niezależnym i potrzebuje Twojego wsparcia finansowego, aby dalej się rozwijać. Wspomóż nas swoją wpłatą. Szczegóły w opisie.